Vlogmas dzień czwarty. Kochani, witajcie na vlogmasie dniu czwartym z Nessie. Tak, po prostu Nessie. Postanowiłam, że troszeczkę zmienię swoją nazwę kanału z Nessie TV na samo Nessie, ale uwaga, pisane N-S-I. Więc taka mała zmiana, myślę, że wyjdzie mi to na dobre, bo wiele osób nawet pisze do mnie, jak się wymawia moją nazwę, więc teraz będzie wszystko zrozumiałe. Ale nie przedłużając, będziemy teraz otwierać kalendarze adwentowe. Czwóreczka jest tutaj, na głowie świętego Mikołaja. Otwieramy, otwieramy. Oj, o, udało się. Co my tu mamy? Skrzypce. I teraz czas na kalendarz od Ady. Jestem mega ciekawa, co jest w środku. O, wow! Patrzcie, jak to fajnie wygląda. To są jakieś ciasteczka chyba, albo czekoladki. Są to ciasteczka w czekoladzie posypane takimi kuleczkami. I zobaczcie, jak one w ogóle pięknie wyglądają. Nigdy wcześniej takich ciasteczek nie widziałam, więc bardzo, bardzo fajnie, że będę miała okazję ich spróbować. Mam tutaj takie pudełeczko ze ślubu i tutaj będę trzymała wszystkie swoje zdobycze kalendarzowe, aczkolwiek nie wiem, czy to przetrwa do końca, żeby mogła Wam w całej okazałości powiedzieć co i pokazać, co mi się tutaj w tym kalendarzu od Ady trafiło, ale mam nadzieję, że przetrzymam, wytrzymam i zostawię to do 24 grudnia i nic stąd nie zjem. Aczkolwiek będzie bardzo, bardzo ciężko. A zobaczcie, kto tu ze mną jest. Dziewczynki moje. Zaczepiasz lilek? Łasiu, niu nie robi. Halo? Kto się zagapił? Halo? Wika? Nie, nie ma ochoty być kamerowana dzisiaj. Ewidentnie nie. Naszykowałam skarpety świąteczne, które już na pewno bardzo dobrze znacie, bo chyba w każdym vlogmasie Wam je pokazywałam i myślę, że dzisiaj je przepiorę i jutro zawiesimy, żeby święty Mikołaj zostawił coś dobrego w nich, prawda? Na dole. Muszę tylko kupić takie haczyki. Tak, tu ma oczka Mikołaj. Muszę kupić takie haczyki i zawiesimy na kominku na dole. Jestem na dole, bo jeszcze nie jadłam śniadania. Jestem strasznie głodna, więc dzisiaj zrobimy sobie moje ulubione pankejki. Tylko sobie prosto naszykuję. Najpierw mąka. Przepis podam Wam w opisie na dole. I zabieramy się za robienie. It's a wonder, the spell I'm under, because of the chill in the air. Moi drodzy, śniadanko już zrobiłam i powycinałam z pankejków takie wzorki świąteczne, choinki, dzwonki. No powiedzcie mi, czy to nie jest najbardziej świąteczne śniadanko? Wygląda obłędnie. Idę jeść. Nazwa kanału została oficjalnie zmieniona. Niestety tutaj w wyszukiwarce dalej mi się pokazuje jako Nessie TV. Nie wiem, czy to zobaczycie, chyba nie. Ale po kliknięciu jest normalnie Nessie. O, chyba teraz. Nie wiem, o co chodzi, ale mam nadzieję, że mi się to zmieni i w wyszukiwarce również będziecie mogli mnie znaleźć zarówno po niku Nessie TV, jak po samym Nessie. Emil dzisiaj otworzył kolejną czekoladkę. Więc jak widzicie, wszystko mi przesyła. A jak zastanawiacie się, gdzie ja siedzę, to leżę u Wiktorii w łóżeczku, ponieważ to jest najwygodniejsze miejsce w całym pokoju. Okruszek mój zasnął. A ja w tym czasie, kiedy Wiktoria śpi, pooglądam sobie vlogmasy. Wyspałaś się? Tak? Mama też się wyspała. Powiem Wam, że ucięłam sobie delikatną, króciutką drzemkę, bo położyłam się, zaczęłam oglądać vlogmasy i stwierdziłam, że muszę chociaż 15 minut
Tak, muszę chociaż 15 minut się przespać, ale co prawda wyszło pół godziny. Przynajmniej czuję się lepiej. A idziemy teraz robić obiadek? Moi drodzy, jestem w aucie, jadę kupić coś Wiki na Mikołaja i czytam teraz Wasze komentarze i wiadomości prywatne. I powiem Wam tak szczerze, że są różne opinie co do zmiany nazwy i trochę źle zrobiłam, że od razu zmieniłam i nie porozmawiałam najpierw z Wami, bo dużo osób nie jest za tym, żeby nazwa kanału została zmieniona, więc nie wiem co zrobić. Mogę wrócić do poprzedniej nazwy i najwyżej co filmik witać się po prostu swoją nazwą, żeby nie dostawać aż tylu wiadomości, jak się właśnie ją czyta. No nie wiem, co zrobić. Na razie nie mogę nic zmienić, bo mam tą opcję zablokowaną. Może napiszcie mi w komentarzach, czy wolicie, żebym miała nazwę Nessie, czy Nessie TV i po prostu się z Wami tak witała. Okej, już nic nie mówię. Jedziemy na zakupy. I prezent kupiony. Wybrałam coś takiego, taką buteleczkę ze słomką do picia, do tego skarpetki i kinderki. Nie szalałam, wiem, że Wiktoria od Daniela siostry dostanie zabawkę, więc stwierdziłam, że nie będę jej nic kupowała, bo i tak tego mamy dużo. Kupiłam jeszcze drugie kinderki dla Daniela do prezentu, więc wszystko mamy, tylko Lila jeszcze nic nie ma, tak? Lila, też byś coś chciała dostać? Moi kochani, jutro idę na 6 do pracy, więc jestem pewna, że nie uda mi się nagrać jutro takiego kompletnego vloga, więc połączę 5 z 6 i wyjdzie taki jeden dłuższy vlogmas. Usiadłam sobie na kanapie, żeby było mi wygodnie, jeszcze chwileczkę sobie z Wami porozmawiam, a mianowicie chciałam Wam bardzo, bardzo podziękować za to, że mnie oglądacie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jest mnóstwo vlogmasów i prawie każdy kanał teraz wypuszcza vlogmasy, więc na pewno macie dużo do wyboru i dziękuję właśnie tym osobom, które zdecydowały się mnie oglądać, jesteście naprawdę super, dziękuję Wam bardzo. A ja tu sobie siedzę z moimi dziewczynami, Lilka sobie śpi, Wiktoria łobuzuje oczywiście. Mogę kółko od aparatu? Powywalała wszystkie zabawki i dziecko jest szczęśliwe. A przed chwileczką Karolka wysłała mi zdjęcia, 3 z wesela. I dużo osób się mnie pyta, czy się stresowałam. Ja odpowiadam, że nie. A wiecie, dlaczego się nie stresowałam? Oto odpowiedź. Te dwie osoby chyba jakoś tak rozluźniły atmosferę, że naprawdę w ogóle się nie stresowałam. I będziemy się z Wami żegnać, bo dużo czasu nie mam, a jeszcze muszę zmontować tego vloga. No wiecie, ja pracuję, więc czas mam ograniczony. Żegnamy się z Wami. Cześć! Wiktoria, fu! Jest Lili z tobą? Może tak będzie lepiej.